Ta prezentacja jest dla was, więc zadawajcie pytania, bo ja mogę przeklikać te slajdy, natomiast chciałbym, żebyście wy wyszli z tego zadowoleni. Ja jestem Karol Kowalski, pracuję w Elpaszyn, na co dzień piszę w TDD na Androida, także AMA, Ask Me Anything. Jestem zdania, że TDD jest dobry do wszystkiego, to swoją prezentację też przekodowałem w TDD. I zaczyna się ona od failującego testu. Jako, że robię prezentację, to chyba powinienem pokazać agendę. Przejdźmy do implementacji. OK, to jest moja agenda. Najpierw powiem wam trochę o tym, co to jest TDD, jakie są zalety, wady TDD. No i potem krótko opowiem o kilku stereotypach, z którymi się spotkałem od ludzi, którzy jeszcze nie programują w TDD. No i jak kojarzycie TDD, jest jeszcze faza refaktoringu. No i z tą agendą jest jedna rzecz trochę nie w porządku. Mianowicie starałem się znaleźć jakieś wady test-driven developmentu. No i się okazało, że nie ma, więc musiałem zmienić agendę. Dobra, a teraz tak w miarę na poważnie. Ilu z was wie, czym jest TDD? OK, a ilu z was jeszcze nie pisze w TDD? Super, myślę, że ta prezentacja jest najbardziej do was. Większość z was wie, ja tak jak spojrzałem, co to jest TDD, ale chciałbym jeszcze przedstawić trochę z mojego punktu widzenia, jak to wygląda. Także I should explain what TDD is. Także jest to software development process, metodyka wytwarzania oprogramowania, która wymaga od nas pisania testów przed implementacją. Co więcej, wymaga ona, żeby test zmuszał nas do napisania faktycznego kodu, do napisania faktycznej implementacji, do napisania faktycznego kodu produkcyjnego. No i składa się z trzech faz, które prawdopodobnie są wam dobrze znane, no ale nie zostały na razie wyjaśnione, więc pora na kolejny test. Czym dla was jest faza czerwona? Jak ktoś tak słyszał albo może przez przypadek programuje w TDD, to chciałbym od was usłyszeć, co to jest faza czerwona w TDD. Może ja potem wyjaśnię, ale no coś, ktoś może chce? Dobrze, piszemy test, który nie przechodzi. Coś jeszcze jest związanego z tym testem. Jest bardzo... No, musimy wiedzieć, co chcemy, zanim napiszemy kod. Ale to akurat nie wyróżnia TDD od innych metodyk wytwarzania programowania. Zazwyczaj zawsze trzeba wiedzieć, co chcemy napisać. Natomiast to, co wyróżnia, to jest to, że to musi być najmniejszy możliwy test, jaki jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, który nie przechodzi. Czyli najmniejszy feature, którego jeszcze nie mamy zaimplementowanego. I to jest bardzo ważne. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pisanie kodu produkcyjnego jest zabronione w tej fazie. OK. No możesz. A czy jeżeli napiszemy sobie ten test i nie mamy jakiejś metody, bo piszemy w języku statycznie kompilowanym, to powiedziałeś, że pisanie kodu produkcyjnego jest zabronione, ale czy stworzenie pustej metody to jest już pisanie kodu produkcyjnego, czy jeszcze nie? Czyli powtarzając pytanie, co jak kod się nie kompiluje, trzeba dodać metodę. Jak kod się nie kompiluje, jesteśmy w fazie czerwonej. To jest również wyznacznik fazy czerwonej. Co tam troll? Co to jest kod produkcyjny? Okej, okay, dzięki. Nie, jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że to jest najmniejsza możliwa rzecz failująca. No to tak naprawdę najmniejsza możliwa rzecz to jest po prostu wywołanie... Metody, która nie istnieje. To co, najpierw piszesz test, że powinna istnieć metoda? Na co dzień piszę test, że powinna istnieć klasa, która nie istnieje. A z metodami może już nie jestem tak restrykcyjny. Dobra, faza zielona. Widzicie już dwa punkty. Tak, piszemy kod produkcyjny. Piszemy kod produkcyjny, który jest najłatwiejszym. Ale zauważcie, że po tym, jak już test nam przychodzi, dodaliśmy jednego kompletnego feature'a do naszego oprogramowania. W związku z czym robimy commit i push. Nie wiem, czy to jest dla was tak dziwne, jak było dla kilku innych osobom, którym już to opowiadaliśmy, jak pracujemy w Elpaszyn.
Jeden test, jedna implementacja to może być jeden if statement i to jest dla nas commit, bo to jest nowa funkcjonalność. No i zostaje nam jeszcze do omówienia faza refaktoringu. Wydaje mi się, że może być nawet najważniejszą, a jest na pewno najbardziej zapominaną fazą. To jest faza, w której szukamy powtórzeń w kodzie. Szukamy takich rzeczy, które się nazywają code smells. Nie wiem, jakieś hardkodowane zmienne i tak dalej. I też komitujemy i pushujemy. A nawet komitujemy wielokrotnie i pushujemy. Ponieważ w tej fazie nie tylko refaktorujemy kod produkcyjny, refaktorujemy również kod testowy. Dlatego to są zupełnie osobne rzeczy, więc w jednej fazie refaktoringu możemy mieć wiele komitów. No i mam jeszcze jeden punkt opisany. Do it now. Generalnie faza refaktoringu nie może się skończyć, dopóki nie mamy kompletnie zrefaktorowanego kodu. Czyli nie wolno nam napisać kolejnego testu, który failuje. Nie wolno nam iść dalej, dopóki nie pozbędziemy się wszystkich duplikacji kodu, które są, wydają nam się złe, dopóki nie pozbędziemy się z jakichś skodkodowanych zmiennych, dopóki ten kod nie będzie dobrze zrefaktorowany. W ten sposób nie zaciągamy długu technologicznego. No i to jest ostatni slajd, mam nadzieję, że, znaczy ostatni slajd tamtej części. Mam jeszcze dwa punkty w agendzie, spokojnie. Może jakieś pytania? Jej. Są pytania, o. Czy po każdym komicie i takim pushu robisz code review, albo kolega ma robić code review? Tak. Taka faza może trwać 10 minut. I co 10 minut będziesz go... Tak. Dobra, powtórzę pytanie, bo jest bardzo ważne i żeby się nagrało. Pytanie jest, czy faktycznie ktoś potem robi code review każdego komita, skoro go czyni? Tak, robimy, będę mówił za każdym razem, jak będę opowiadał my, to mam na myśli team androidowy Velpassion, bo za innych ciężko mi się wypowiadać, ale tak, jako team androidowy Velpassion robimy code review na commitach i reviewujemy każdy jeden commit. Wspomniałeś, że taka faza może trwać, taki jeden cykl może trwać 10 minut, może trwać też 1,5 minuty i to jest chyba częstszy przypadek. I tak, robimy code review każdego commitu. Jest, widzę pytanie, zaraz do niego dojdę. Jeszcze ostatnie słowo. Te commity dzięki temu są bardzo zwięzłe, bardzo jednostkowe. Commit message dokładnie opisuje, co się zmieniło w tym commicie. Dokładnie widać, co zostało zmienione. Nie ma żadnego problemu, żeby to szybko i sprawnie zreviewować. Pytanie z końca. Narzędzie, czy korzystać z innego narzędzia? Granic, czy chcemy wyrzucić? Po komicie robimy na GitHubie. Zdarza nam się robić to po prostu w Android Studio. Jak nie zdążymy zrobić, albo te komity jakoś z jakiegoś powodu nie robimy tego po komitach, to robimy to już w kodzie. Robicie to po prostu na generalnie. Wydaje mi się, że robimy code review na wszystkie możliwe sposoby, tak? W sensie, że na GitHubie, w kodzie faktycznie w IntelliJ-u takim gotowym, też jak robisz pula, to też widzisz, co się zmienia, masz zmiany zaciągane do siebie. Na każdym etapie code review. Po prostu chcemy mówić o kwestii bezpieczeństwa, bo to znaczy, nie wiem, to jest bezpieczeństwa tego, że ktoś nie zmieni komita przed trafieniem do repozytorium. O wiele lepiej się pracuje. Okej. Okay. Nie rebase'ujemy się codziennie. Zarzut był taki, że jak korzysta się z Gerita, to komity są read-only. Tak, że nie możesz rebase'ować za bardzo. Okej. Po prostu chodzi o to, że przez nowy interfejs nie jest już tak, jeżeli klikniesz commit, to ludek, który go zrobił, to już nic nie zmienia. Okej. Krótka odpowiedź będzie taka, że staramy się współpracować, a nie sobie przeszkadzać i staramy się pracować tak z takimi ludźmi, którzy nie robią nam śmieci. Pytanie z drugiej strony jeszcze. Jak to związuje się z
rozwijacie kwestię czekania na review? Bo każdy ma zamiar, jak ktoś dostaje review, to ktoś musi się dać, kto reviewuje, to może być czas, ktoś musi przerwać pracę, to trwa x minut. Jaką macie politykę właśnie w tej kwestii? Pytanie jest o to, w jaki sposób oczekujemy na code review. Nie mamy blokującego code review. Nie robimy nawet feature branchy. Z zasady mamy po prostu jednego brancha, na którego nie mamy za dużo deweloperów w projekcie, to jest 3-4 maksymalnie. Więc nie mamy za dużych konfliktów, jak pushujemy na jednego brancha. To po prostu nie jest nasz problem. No i wtedy nie ma takiego problemu, że czekasz na code review. Taski też, komity też tagujemy numerem taska, więc możesz szybko znaleźć wszystkie taski, które należą do, wszystkie komity, które należą do jednego taska. Dobra. Pytania są dalej, okej. Czy UI też tworzycie w TDD? Tak. Pytanie, czy UI też tworzymy w TDD? Odpowiedź tak. Uwaga, uwaga. Tak. To, co ja mówię, my naprawdę robimy. Robimy commit push po każdym teście, robimy TDD wszędzie, gdzie się da, a nawet wszędzie, gdzie my wiemy, że się da, a niekoniecznie wam się wydaje, że się da. UI też da się testować, są do tego biblioteki. Są też do tego biblioteki na iOS-a, widzę koszulkę Swift. Więc są też do tego biblioteki na iOS-a, można testować UI-owo. Nie bójcie się tego, da się. No, takie pytanie, skoro robicie, tak jak mówisz, praktycznie wszystkie projekty w TDD, możesz powiedzieć, jakie z reguły macie pokrycie? Pytanie jest, jak duże mamy pokrycie kodu? No, okej. Okay. Mamy ten aktualny projekt, mamy bardzo mizerne. Mamy 63% mniej więcej. Mamy też projekty, które są zdecydowanie wyżej. Wydaje mi się, że to jest projekt, który ma najmniejszy code coverage w naszym tym. W tym momencie piszemy bibliotekę. No i tam nie możemy przetestować na przykład używania drugiej biblioteki takiego, no po prostu są takie części kodu, gdzie już faktycznie nie możemy dalej iść z mokowaniem. I tych miejsc niestety jest dużo, akurat w tym konkretnym typie projektu. To jest po prostu biblioteka. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego review, takiego co tam parę minut. Czy to nie jest za dużo, nie schodzi za dużo czasu na wyrywanie z kontekstu drugiej osoby? Pytanie, czy nie schodzi za dużo czasu, jeżeli robimy code review co commit? Tak? Mniej więcej takie pytanie. Odpowiedź będzie taka trochę dookoła. To jest po prostu najważniejsza rzecz w naszym procesie wytwarzania oprogramowania. Na code review nigdy nie schodzi za dużo czasu. I może w drugą stronę, czy można ten czas zmniejszyć, tak? Może tak. Może to byłoby lepsze pytanie. Bardziej mi chodzi o to, czy ta druga osoba, która robi code review, czy ona nie zajmuje się w tym samym momencie jakimś innym taskiem i teraz co parę minut wyrywanie z tego zadania. Okej, okay, nie. To nie jest tak, że robimy, że druga osoba, jak widzi tego commit, to go reviewuje. Sorry. Jest raczej tak, że zanim zaczynasz nowy task, musisz skończyć code review. W sensie robisz code review, zanim zaczynasz kolejnego taska. Nie jest tak, że... Znaczy, robimy sobie też review w trakcie tasków, w sensie nawet jak task jeszcze nie jest skończony, nawet jak my pójdziemy na kawę i wrócimy, to najpierw możemy zrobić code review, zamiast kontynuować swojego taska. Natomiast nie jest tak, że reviewujemy każdy commit, który przychodzi, bo to faktycznie wyrywałoby strasznie tak z kontekstu, tak jak mówisz. A nie ma takich czekających długo procesu One wynikają z tego, że my nie jesteśmy doskonali. W sensie zdarza się faktycznie coś takiego, ale to jest ewidentnie nasz błąd. To my zawiedliśmy po prostu, tak, jako ludzie. Też nie jesteśmy perfekcyjni.
Wydaje mi się, że problem jest raczej z ludźmi. W sensie, faktycznie, jeżeli code review wisi za długo, to jest problem człowieka. Może być też to problem człowieka, który na przykład zrobił za dużego taska. I generalnie siedzę na jednym taskiem za długo i przez to nie zrobiłem code review. Ale to jest problem generalnie człowieka. Może być też tak ostatnio się tak zdarzyło, że właśnie przez kilka dni nie zrobiłem code review, bo robiłem coś, co wyszło na bieżąco i nie było taska na to. I właśnie też nie miałem tego momentu, gdzie łapałem coś i przyciągałem do in progress i przez to, że nie było tej akcji przeciągania do in progress, też nie zajrzałem do kolumny code review. Dominik. Ja się trochę wtrącę, bo generalnie chodziło to też, że jak robimy code review, to często robimy to przed tym, nim coś trafi jakby do kolumny code review, prawda? I w tym momencie, jak ktoś zaczyna robić coś źle, może znamy na przykład sposób poprawienia tego, to od razu mówimy, że to można zrobić inaczej i ta osoba się nie zabija implementacją, może później to wszystko skrępować i napisać odnowę, tak? Okej, coś mi jeszcze przyszło do głowy, jak o tym mówiłeś. Tak, wiem, co mi przyszło do głowy. Pair programming mi przyszedł do głowy. Pair programming jest też jakby sposobem robienia code review. I no to też rozwiązuje wiele takich problemów właśnie z reviewowaniem kodu. I z tym, że ktoś zrobił coś źle na początku i potem trzeba to poprawiać przez dłuższy czas, bo szedł po prostu ścieżką, która jest, no jakby trzeba było zmienić na początku, tak? Okej, okay. Jak są pytania, to ja naprawdę nie muszę iść dalej ze slajdami, także śmiało pytajcie. Dobra, jest, udało się. Przeszliśmy do pierwszej zalety, test-driven developmentu, o której chciałem powiedzieć, bo nie wiem, wydała mi się jakby istotna. Jest to refactoring. Czyli generalnie, jak już robicie oprogramowanie w TDD, chcecie zrobić zmianę w kodzie, to zupełnie nie ma żadnej obawy, bo każda linijka kodu, każdy if został wymuszony przez test, więc test wam sprawdzi, czy ten if w dalszym ciągu jest, a jeżeli zamieniliście ifa na coś innego, to czy zrobiliście to w sposób prawidłowy. Więc zupełnie nie ma obawy przed refactoringiem. A co jest ciekawe, często trafiają do nas projekty, które już mają jakby swój kod, tak? I nie mają testów. No i teraz jest pytanie, przepisać od nowa, czy nie przepisać od nowa. A jakby były testy, zauważcie, że można wtedy łatwo zobaczyć, co dany ekran faktycznie robił i napisać go od nowa. W sensie nie mamy takiego problemu, że musimy od razu przepisać całą aplikację. Wiemy, że nic się nie psuje, bo zostało to napisane w TDD. I też jak klient przejmuje od nas taki kod, mam nadzieję, że to docenia. Spotkałem się z jakimiś takimi zastrzeżeniami co do TDD. Już jakby w tym momencie mam pewne zastrzeżenia, które słyszałem od ludzi, że w test-driven developmentie nie da się robić dobrej architektury. No i chciałbym się z tym nie zgodzić. Z kilku powodów. Po pierwsze, jak piszemy w TDD, musimy tworzyć klasy, które są od siebie niezależne, jeżeli chcemy je testować unitowo. Nasze biblioteki są pochowane za interfejsami, bo je mokujemy. No i to są jakieś dwa przykłady, które mi przyszły do głowy, ale generalnie Solid u nas... ktoś słyszał o Solidzie? Ja słyszałem o Solidzie. Okej, okay, jest nieźle. Solid, jak ktoś nie słyszał o Solidzie, polecam wujka Boba. Nie mam czasu, żeby opowiedzieć o Solidzie. Generalnie u nas Solid wychodzi sam z testów. I generalnie wydaje mi się też, że wprowadzanie Solida do projektu niekoniecznie... Dobra, nie ma sensu, jeżeli nie macie testów. To wygląda po prostu głupio. Jak macie interfejsy na klasy i nigdzie nie macie drugiej implementacji i nie testujecie tego. Ale jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz o architekturze. Dobra architektura to jest architektura, która pozwala się testować.
Więc takie stwierdzenie, że no okej, ale jakbym nie miał testów, to zrobiłbym lepszą architekturę, bo tą moją architekturę jest akurat ciężko przetestować. To jest totalna bzdura, bo dobra architektura będzie tą architekturą, która się dobrze testuje. Lepsza architektura będzie tą architekturą, którą się testuje łatwiej. Czy mamy pytania? Zastrzeżenia? To jest moja opinia niestety. Prezentacje mają to do siebie, że ta osoba, która stoi po tej stronie, wyraża swoją opinię i jak ktoś się nie zgadza, może na przerwie mi wygarnąć więcej. Okej, kolejna rzecz. Jak piszemy w TDD, nie mamy problemu z regresją. Nie wiem, mi się wydaje to bardzo intuicyjne. Mamy testy na każdy feature, który został dodany, to jeżeli te testy przechodzą, to ten feature po prostu działa. Jeżeli zdarzy się jakiś błąd w naszej aplikacji, co oczywiście nie unikniemy tego, jak mimo że piszemy w TDD, to wiadomo, jakiś błąd może się zdarzyć, ale jeżeli napiszemy test, który pokazuje, że ten błąd był i faktycznie mamy failujący test na buga, to jeżeli napiszemy raz taki test, to już drugi raz nam ten sam błąd nie wystąpi. Czyli nigdy nasz kod się nie cofa. No i tak jak to była w TDD, tu akurat w fazie refaktoringu nie mam żadnych zmian. OK, jakieś pytania? U nas nie piszemy dokumentacji do kodu, natomiast piszemy testy i się okazuje, że jednak piszemy dokumentację, bo testy są bardzo dobrą dokumentacją, która pokazuje wszystkie feature'y, które są w aplikacji, wszystkie rzeczy, które robią dane ekrany i tak dalej. Dodatkowo też pokazuje, w przypadku na przykład teraz robimy bibliotekę, pokazuje wszystkie użycia publicznych funkcji na wszystkie możliwe sposoby. Jest to po prostu dokumentacja. No i teraz mam takie pytanie. Komu z was zdarzyła się dokumentacja, która była nieaktualna? Sorry? Komu się zdarzyła aktualna dokumentacja? Ja mam testy. Ja mam testy i mi się zdarzyła aktualna dokumentacja. Z testami jest tak, że jeżeli one przychodzą, to muszą być aktualne. To one pokazują, w jaki sposób działa kod, więc są od razu z definicji aktualne. No i wydaje mi się, że to dość duża zaleta dokumentacji, która mówi ci, jak faktycznie działa kod, a nie jak zostało napisane w dokumentacji. OK? Pytania? Więcej pytań? Stereotypy. Kto z was uważa, że test-driven development spowalnia? Kto z was kiedykolwiek uważał, że tak było? Ja uważałem, że spowalnia. Ale prawdziwym kosztem oprogramowania jest jego utrzymanie. I utrzymanie kodu kosztuje więcej czasu niż faktyczny development. Więc wszystko, co nam ułatwia utrzymanie kodu, będzie skracało faktycznie nasz czas pracy. No i teraz jakby kolejną rzeczą jest to, że usłyszę, OK, ale my mamy projekty, które trwają 3 miesiące i nie utrzymujemy tego kodu później. A przez te 3 miesiące co robicie? Utrzymujecie ten kod. Utrzymywanie kodu zaczyna się pierwszego dnia, kiedy tworzycie pierwszą klasę. Zdarzyło wam się napisać projekt, który trwał 3 miesiące i nie zmieniliście nazwy żadnej klasy? Czyli utrzymywaliście kod w tym czasie, tak? No i test-driven development pozwala niektóre z bugów zauważyć natychmiast, co też zdecydowanie skraca czas developmentu, tak? Bo z czasem oczywiście błędy się naprawia coraz trudniej. I widzę, że jesteście trochę nieprzekonani, ale początki zawsze są trudne i wydaje mi się, że tak też jest z test-driven developmentem, że on po prostu wymaga praktyki. I jeżeli czujecie, że was test-driven development spowalnia,
to może problem jest w tym, że po prostu za mało to robicie. Że nie robicie tego na co dzień, nie jesteście do tego przyzwyczajeni. I wtedy automatycznie czujecie się spowolnieni przez to. My staramy się pisać TDD na co dzień i po prostu już nie czujemy żadnego spowolnienia, nawet jeśli zaczynamy dopiero co projekt. Czyli nawet pomijając te zalety z poprzedniego slajdu, w dalszym ciągu uważam, że test-driven development mnie nie spowalnia. OK? Tak, Dominik. Nie wiem. Po jakim czasie? Pytanie jest, jak długo piszę w TDD? Będzie... Jaki mamy miesiąc? 9? Będzie rok prawie. Po jakim czasie wyszło ci, że piszesz szybciej? Po pół roku? Po pół roku pewnie... Znaczy w tym momencie ja nie umiem pisać bez testów. I w tym momencie ja już jestem na takim etapie, że jakbym miał napisać coś bez testu, to ja po prostu nie umiem, więc no, to jest jakby przeciwieństwo tego spowolnienia. Ja po prostu jakbym porzucił testy, to bym spowolnił. Także myślę, że po 6 miesiącach już miałem tak, że czułem, że jestem na zero z testami. To jest generalnie tak samo jak, nie wiem, bierzecie nową bibliotekę na ClassPatha, albo jak w przypadku Elpaszy bierzecie nowy język na ClassPatha i się okazuje, że nie wszystko umiecie. To jest decyzja po prostu, którą się robi i to jest po prostu nowa rzecz, której się trzeba nauczyć. Tego się po prostu uczy. I no, Dominik, jak to szło? Nigdy nie będziesz TDD masterem, zawsze jest coś, czego nie wiesz i czego możesz się nauczyć w samym TDD. Spotkałem się z takim argumentem, że okej, ale ja piszę testy po kodzie, więc nie muszę pisać w TDD. Kto tak robił? Ja tak robiłem. Ja tak robiłem, to było jakieś ponad rok temu, tak by wynikało z tego, co wcześniej ustalałem, że TDD od roku. No i nie wiem, jakbym pisał testy po kodzie, to faktycznie miałem takie przeczucie, że mogę zrezygnować z testów. To wiem, że działa, już nie muszę tego testu pisać. No i właściwie po co takie testy wtedy? Jeżeli testy, które wywodzą się z TDD są pełne, tak? One są... Jeżeli testy przechodzą, shipujesz aplikację, po prostu. My mamy tak, że mamy continuous integration podpięte do naszego repo, ono odpala wszystkie testy i robi nowy build dla klienta. I klient ogląda per commit naszą aplikację, bo ta aplikacja działa, przecież testy przeszły. I my naprawdę tak ufamy testom, to jest znowu, dzięki, to jest znowu coś takiego, że my naprawdę tak robimy. My naprawdę ufamy naszym testom w taki sposób, że shipujemy naszą aplikację tylko dlatego, że testy przechodzą. Myślę, że co jest ważne, to to, żeby wiedzieć, że jeżeli piszesz testy po kodzie, to nie masz pewności, że przetestowałeś każdą linijkę swojej implementacji. Natomiast jeżeli robisz TDD, to nie napiszesz linijki kodu, która jest nieotestowana. Bo... Okej. Jak piszesz testy po kodzie, ja próbowałem, to jest naprawdę ciężkie. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe przetestować wszystko. Mi się po prostu nie chce. Mi się po prostu nie chce. Albo kod jest nietestowalny, to jest inna sprawa. Ale mi się po prostu nie chciało pisać wszystkich testów po kodzie. No i mam jeszcze taki podpunkcik, że pisanie tych testów po kodzie jest de facto stratą czasu, dlatego że wy już przetestowaliście, że wasza aplikacja działa. Jeżeli napisaliście kod produkcyjny, wasza aplikacja działa, to dlaczego w ogóle macie pisać testy? To jest jedna rzecz. Skoro wiecie, że działa. A druga rzecz, jak piszecie te testy, to de facto drugi raz sprawdzacie, czy wasza aplikacja działa. To już tutaj tracicie czas. My w ogóle nie odpalamy aplikacji w czasie developmentu, bo testy przechodzą. Czas. Pytanie. Mam takie pytanie, czy to nie jest tak, że jeżeli coś zmieniasz potem w kodzie, to piszesz dwa razy więcej kodu, tak? Bo testy plus kod, który zmienisz. Czy... Chodzi o zmianę, tak? Tak. Kiedy coś
zmieniasz w kodzie? Jeżeli zmienia się pytanie jest takie, czy jeżeli zmieniam jakąś funkcjonalność, to czy nie jest tak, że muszę zmienić dwa razy więcej kodu? No i jeżeli to jest funkcjonalność, która się faktycznie zmienia, czyli po kliknięciu w przycisk działo się jedno, teraz się dzieje co innego, no to tak, muszę zmienić ten test. Natomiast jeżeli to jest dołożenie nowej funkcjonalności, to dobre testy się nie psują. Chodzi raczej o to pierwsze. Dobra. To wtedy zmieniamy test i to nie jest wcale dużo więcej roboty. Generalnie my piszemy wtedy zmianę w TDD, czyli zmieniamy test, on nie przychodzi, zmieniamy kod produkcyjny. To jest dokładnie to samo jak zmiana kodu, bo jest zmiana funkcjonalności, niczym się nie różni od dodawania nowej. Generalnie pisząc test, jakby chodzi o to też, że dwa razy więcej kodu, dwa razy więcej czasu. Ale w Maszynie nie mamy białka tak zwanego QA, który klika w tę aplikację i sami tak naprawdę testowaliśmy to i wszystko się wyrównało. No, może tak, może testerzy nie są wtedy potrzebni. Dobra, dalej. Ktoś wie, co będę chciał tutaj powiedzieć? Ilu z was nie pisze testów, bo klient się nie zgodził? Cieszę się, że nie ma takich osób, chociaż biorąc pod uwagę to, że nie wszyscy z was piszą testy, to może nie do końca. Ale jak przekonać klienta do tego, że my będziemy pisali testy? No i ostatnio podałem taki przykład, że idziecie do lekarza i mówicie mu: ej, weź przed moją operacją i nie myj rąk, szkoda czasu. No okej. Natomiast to się niczym nie różni od tego, co my robimy na co dzień. My wiemy, jak wytwarzać oprogramowanie, my robimy TDD i my staramy się być profesjonalistami i po prostu dlatego piszemy TDD. Taka bardziej autentyczna historia. Mieliśmy klienta, który na jakieś 3 dni przed końcem projektu powiedział nam, że no dobra, zostawcie te testy, tylko dokończcie feature'y. No nie. My staramy się być profesjonalistami i nie możemy tak zrobić. Po prostu. Nie możemy pisać bez testów. No i mamy jeszcze jakieś 10 minut na pytania. Spodziewam się, że jest ich dużo. Nie wszystkie może chcecie zadać teraz. Ja będę tutaj w przerwie, będę po. Możecie je zadawać też wtedy. Jak są jakieś pytania teraz, to z chęcią odpowiem. Słucham. Nie chciałeś nam pokazać na żywo, jak się robi TDD? Chciałem. Chciałem wam pokazać, jak się robi na żywo TDD. To prawda. Dlatego też Krzysiu napisał, że będzie live code. Jak ja już wiedziałem, że nie będzie, ale już... Już byłem za granicą i nie chciałem się tego fiksować. Chciałem wam pokazać, jak się robi TDD. Mamy jakieś publiczne repozytoria z naszych niedawnych warsztatów i tam są po prostu wszystkie komity po kolei. Możemy się tam w przerwie dogadać, to podeślę ci linka. To jest open source, więc nie ma żadnego problemu, żebyście tam zapytali mnie, jaki jest link w przerwie. No i tam możesz zobaczyć, że faktycznie jest commit po każdym teście i tak dalej. Odeszłem trochę od pytania, możesz mi przypomnieć, czy chciałem pokazać. Chciałem, jeszcze jest ostatnia rzecz, natomiast wydaje mi się, że nie dałbym rady wam tak przekazać, że tak naprawdę się da, że tak robimy. To byłby w dalszym ciągu przykład. Problemy z TDD są takie, jak się zaczyna, przynajmniej ja miałem takie problemy. Te przykłady, które pokazują ludzie, są proste. I nie jest żadnym problem napisać w TDD grę w kręgle, nie jest żaden problem napisać w TDD jakiś inny przykład. Nie wiem, Fibonacciego, liczby Lajkryla, cokolwiek. To można napisać w TDD i na tym się pokazuje, jak wygląda TDD. Natomiast nie wiem, czy byłoby tak fajnie. Jakby... Dobra, drugie pytanie.
Czy miałeś takie problemy, że pisząc test, wiedziałeś jak go zmokować, miałeś błędy po prostu w testach? To nie jest... Czy miałem problem, że nie wiedziałem jak coś zmokować? Na przykład, albo jakiś test napisać, generalnie zamiast pisać coś dalej, to męczyłeś się z tym, jak napisać test, żeby to zadziałało. Tak. Generalnie na pewno miałem taki problem. Ja już tych problemów niestety nie pamiętam. To jest po prostu kwestia pisania w TDD na co dzień. To, nie wiem, przychodzi po prostu. W sensie się tego uczysz. Chyba takim jednym z prostszych przykładów jest, jak masz jakąś bibliotekę i ona ma trzy metody, tak, na jakiejś klasie w Javie. I jak to teraz testować, tak? Jak przetestować bibliotekę, która ma statyczne metody, to jest jedno. Jak przetestować bibliotekę, która ma własnego UI-a na przykład? Facebook ma logowanie Facebookiem. Nie wiem, kto z was robił logowanie Facebookiem, ale logowanie Facebookiem też da się przetestować. Mimo, że tam trzeba przecież stworzyć UI-a i zmienić UI-a. I jak potem uruchomić testy tak, żeby nie używały w ogóle testowania, w ogóle logowania przez Facebooka? Bo w testach nie ma się prawdziwego logowania przez Facebooka, ono jest zamokowane. No i po prostu chowa się to za interfejsem. I nie wiem, dla nas to jest jakby już takie naturalne, tak, że my piszemy logowanie przez Facebooka i mamy skończone logowanie przez Facebooka jest skończone, ono działa i dopiero wpinamy bibliotekę od Facebooka. Dopiero potem. Albo nawet nie, bo nie odpalamy aplikacji, więc... No, jakieś więcej pytań, nie? Widzę, no. Jakbyś mógł powiedzieć, jakich frameworków używacie, bibliotek? Mówiłeś też o Jenkinsa. Jenkinsa używacie? Do CI-a używamy Travisa. Używaliśmy Circle CI przez chwilę. Do testowania Jenkins 4. I Mockito do Mocków. No i generalnie Kotlin, w sensie są biblioteki, które pomagają testować w oparciu o Jenkinsa 4 z pomocą Mockito. My tego nie czujemy za bardzo potrzeby. Nam jakieś asercje ułatwia Kotlin po prostu, tak? I Kotlin jest jakby biblioteką, która też nam pomaga w testach. Miałeś jeszcze pytanie. Tak, czy masz jakieś porady do pisania testów? Porady do pisania testów. Jak dobrze je napisać, tak? Można napisać dużo testów, które jest testują również. To jak zacząć pisać? Punkt pierwszy, zacznij pisać testy. I jakbyście mieli jedną rzecz wynieść z tej prezentacji, to od was zależy, czy piszecie w TDD. I naprawdę od nikogo innego. Nie od jakiegoś menadżera, nie od waszych kolegów. To od was zależy, czy piszecie w TDD. No i jeżeli chcecie pisać w TDD, to po prostu piszcie w TDD. To jest jakby rada, jak się nauczyć pisać. Trzeba to po prostu robić. Generalnie z czasem przychodzą takie rzeczy, że testuje się... Nie do końca wiem, jak to się dzieje, tak? Ale po prostu z czasem przychodzi tak, że te testy są jakby jedną warstwą abstrakcji jeszcze nad twoim kodem i nie jest tak, że wiesz, no, zmieniasz kod produkcyjny i wywala ci się cała masa testów. I z jakiegoś powodu jest tak, że im więcej piszesz, tym rzadziej masz takie sytuacje. Może kiedyś dojdziesz do tego, że nie będziesz miał takiej sytuacji. My jeszcze czasami mamy taki problem. Masz jakieś źródła, gdzie sam się uczyłeś wszystkiego, czy ktoś ci pomagał, czy... Pomagaliśmy sobie w zespole, w sensie uczyliśmy się razem tego. Startowaliście z tego samego poziomu? Nie, ale wydaje mi się, że szybko się wyrównał ten poziom, idziemy bardzo równo teraz, jeśli chodzi o... Czekaj, step by step. Taki step by step guide, jak zrobić 5 lat doświadczenia. Punkt pierwszy, potrzebujesz 5 lat. No i niestety wydaje mi się, że no, jeżeli chcesz mieć rok doświadczenia w pisaniu testów, musisz rok pisać testy.
I to chyba w ten sposób działa. Nie za bardzo jestem w stanie wymyślić step by step guide. Jest thread, green, refactor i to są jedyne trzy stepy, których musisz się pilnować. Jeżeli sam zaczniesz się uczyć testów, to ci nie starczy. A jeżeli z kimś się uczysz, to już jest prawdopodobieństwo, że będzie to minus. Ten ktoś jest w formie... Ten ktoś nie musi pisać w TDD. W sensie to nie jest rzecz, której się nie da nauczyć. No może samemu jest ciężko, ale jak robisz to w dwie osoby konsekwentnie przez 8 dni dziennie, 8 dni dziennie, 8 godzin dziennie, jak masz 8 dni w ciągu dnia, to super. Jak robisz to przez 8 godzin dziennie, to nie jest rzecz, której się nie da nauczyć. To może być problem, żeby się nauczyć tego po godzinach. I zachęcam nawet tak próbować. Bo może wtedy wrzucicie to, wprowadzicie to u siebie w projekcie i po prostu ruszycie pełną parą. Niestety, tam pytanie albo jakaś taka obiekcja była, że nie da się nauczyć tego, jeżeli nie masz osoby obok, która umie TDD. Da się, my to zrobiliśmy. Jest czas. Jakbym widział Krzysia, to pewnie bym mnie poganiał. Jest Krzysiu? Tak, już czas. Okej, dzięki za pytania. Bez was bym skończył jak głupek po 15 minutach. No i mam nadzieję, że się w miarę podobało.